kochani! Witam was w warsztacie Gekona. Bobuś Autobuś ma właśnie przegląd. Zaraz kończymy. Stop! Mechanusie! Jestem na dachu! Bobuś! Bobuś! Ojej, on mnie nie słyszy! Mechanusie, prędko! Wymyślcie coś! Uważaj! Przed nami jest most! Wow! Mali piraci drogowi! To wiadukt! Świetna myśl, Mechanusie! Może uda mi się złapać to... A! Pudło! Co teraz? Braweczka żółta! Uratowałaś mnie! Nic nie wiedziałeś! Nie mam żalu! Nikt tu nie ucierpiał! Dziękuję za pomoc, Mechanusie! I co ja bym bez was zrobił? Pa! Fiona Pożarowóz! Co się stało? Sikawka nie działa? Zaraz sprawdzę. Spoko dętka, Fiono. Naprawimy raz, dwa. Wezmę najlepszy klucz. Mechanusie, pomóżcie mi, proszę. Ojej! Nic ci nie jest, żółta? Cóż, problem rozwiązany, Fiono. Dziękujemy za wizytę w warsztacie Gekona! Papatki! O! Czołem, kochani! Dziś lodomobilka Wiki ma przegląd. Dopieszczamy tu ostatnie szczegóły. Dzięki, żółta! Czy mogę prosić o śrubokręt? Musicie uważać, bo w tej rurze jest zimne powietrze. Służy do zamrażania lodów. Żółta! Nie wciskaj guzika!
Hanusie, za ratunek! A teraz skończmy naprawiać Wiki. Dzięki, Wiki! Pa, kochani! Co się stało? Jeju! Kicia i helikopterka już lecą po nowiutki gadżet! Do warsztatu, Mechanusie! Grinko? Hola, Kekoś! O, cześć, Kiciu! Ho, ho! To będzie hit, bo wstawimy nowy gadżet w mig! Ruchy, Mechanusie! Mogę pogadać z Grinką? Dziękuję. Co ci jest, Corazon? Czy mogłabym ci jakoś pomóc? Już jest. A teraz zróbmy test. Chwila. Bez Grinki nie damy rady. Bardzo smutno. Ale pochmurny nastrój znika, jak te chmury. U nas wszystko gra, Kiciu! Zaczynaj akcję, helikopterko! Proszę, Grinko, wierzę w ciebie. Brawka, Kiciu! To było superowe! To zasługa Grinki! Gratulki, Grinko! Gotowe, Eryku! Teraz lepiej? Co to było? Ach, to Max Monster Truck! Nie powinien tu jeździć! Na budowie jest niebezpiecznie! Czy widzicie, jaki zrobił bałagan? O nie! Zabrakło mu paliwa! Trzeba go wyciągnąć, zanim beton stwardnieje! Gazu, Mechanusie, podajcie kanister! O, rety! Za minutę beton będzie twardy jak skała! No i jak mamy teraz dostarczyć Maxowi to paliwko? Haha! Eryk zrobił most! Ten beton prawie stwardniał. Ruszaj, Max, już! Chyba Max dostał dobrą nauczkę. Dzięki, Max!
Ale były emocje. Do zobaczonka. Pa! Tak, Grinko. Tam jest pożar. Na szczęście Fiona pożarowóz już jedzie. Ojeju! Tirka i jej mama ścigają się dla hecy. Ich silniki zagłuszają syrenę Fiony. Fiono, trzeba ci zamontować głośniejszą syrenę. Dalej, mechanusie. Załóżcie Fionie nową syrenę. Dobra. To musi być donośny, wyjący dźwięk. Gotowe. Daj głos, Fiono. Niezła wtopa. To był dzwonek do drzwi. Szukaj dalej. Ona ryczała jak dinozaur. Nam chodzi o wycie. Teraz było lepiej, ale musi być o wiele głośniej. Ten pachołek wygląda jak wielka tuba. Zamontuj coś w tym stylu na syrenie. No i to jest głośna syrena. Pa, Fiono! Dzięki za wizytę u Gekona. Czołem, kochani. Jestem Gekuś. Dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień. To pierwsza wizyta małej Tirki w warsztacie. Dlatego ekipa warsztatu Gekona chce ją mega gorąco powitać. Cześć, mała Tirko! Denerwujesz się? Spokojnie. Znamy swój fach. Tak, mechanusie? Ojeju, wystraszyliśmy twoją córeczkę. Spoko, droga mamo. Znajdziemy ją. Gazu, mechanusie, trzeba szukać małej Tirki. Halo? O, mała Tirko. Gdzie ty możesz być? Schowałaś się, skarbie? Bo się denerwujesz. Wiesz co? Ja również. To jest twoja pierwsza wizyta. Chcieliśmy, by była super wyjątkowa. Więc nie masz się czego bać. I obiecuję, zajmiemy się tobą z wielką troską. Wszystko gra? Drzwi warsztatu otwarte już! Ta ekipa naprawi każdy wóz. Szerokie drogi, mała Tirko. Byłaś taka dzielna. Nie ma za co, mała Tirko. Dziękujemy, że odwiedziliście dzisiaj warsztat Gekona. Papatki! Blusiu!
Bluś, gdzie jesteś? Czołem, kochani. Dzisiaj pracujemy na dworze, bo zacięła się drabina Fiony. Bardzo wystaje. O, trzeba też sprawdzić twoje opony, Fiono. O, Blusiu, ktoś może mi przynieść podnośnik? Dziękuję. A teraz wezmę klucz. Skoczył jak piłka. Spoko, Redziu. Za chwilę cię ściągniemy. Grinka, żółta, przynieście kocyk. Mam niezłą myśl. Redziu, kiedy powiem ci skacz, to skoczysz. Jasne? Skacz, Redziu! O! Blusiu, zadziałasz jak super bohater. Jesteś gotów? 3, 2, 1, leć! Bez obaw, złapiemy was! Spisałeś się, Blusiu. Wiwat, nasz super bohater! Do dzieła, mechanusie. Trzeba skończyć naprawę Fiony. I do zobaczonka. Pa! Witam pięknie w warsztacie Gekona. Właśnie zainstalowałem nowy system alarmowy. Chyba ktoś jest w opałach. Holowniczka Tina do akcji! To przecież Eryk Koparka! Pewnie wjechał w głaz. Patrz, uszkodził sobie gąsienicę. O, Blusiu, wiem, że boisz się burzy. Ale musisz pomóc. Bądź dzielny, dobrze? Nie dosięgnę. Jestem za duży, nie wcisnę się tam. O, Rety, trzeba się sprężyć. Widzę, że tama zaczyna przeciekać. Bluś tam się zmieścił i już działa. Braweczka, Blusiu. Jesteś bardzo dzielny. Ojej, tama za chwilę pęknie. Prędzej, Blusiu. Gratki, Blusiu. Pokonałeś swój strach. I spójrz. Cudna tęcza. Buziaczki od Gekusia. Pa! Tak, Grinko. Tina zaraz wywiezie te rupiecie. Ups. Sorki, żółta. Stara sofa też trafi na śmietnik. Jest niepotrzebna. Oto rodzinka Tirów. Mama Tirki, mama Recykling i mała Tirka. O nie! O, biedna Tirka. Trochę się potłukła. Co zrobić, by lądowanie było miękkie? O?
Mamo Recykling, masz jakiś pomysł? Śmiało, mała Tirko. Tym razem miękko wylądujesz. Nie ma za co, Tirko. Dziękuję, mamo Recykling. Bardzo fajnie jest zrobić coś nowego z czegoś starego. Czołem, kochani! Tu wasz Gekuś. Właśnie jedziemy do domu. Co? To mała Tirka. Co się stało, skarbie? Zgubiłaś smoczek? Nie martw się. Zaraz go znajdziemy. Do dzieła, mechanusie! Poszukaj wśród tych czerwonych róż. Znalazłeś coś? Sprawdź zielony żywopłot. Może coś tam widzisz? Ten smoczek musi gdzieś tu być. Bardzo mi przykro, skarbie. Nigdzie nie mogę znaleźć smoczka. A? Bluź! Gratki! Znalazłeś go! Chwileczkę, mała Tirko. A, mamy szczęśliwy finał. Dzięki za pomoc, kochani. Papatki! Mała Tirka i jej mama. Ciekawe, na co czekają. Czy nie da się przejechać przez ten tunel? Trzeba to sprawdzić. Jeju, to zwałka kamieni. Zwałka. Jesteśmy uwięzieni. Spokojnie, mam zestaw narzędzi. Przydałoby się coś większego. Tina jest za słaba, by usunąć ten głaz. I jak my teraz stąd wyjdziemy? Mm.
Nie wiedziałem, że masz tyle siły. Mamusia Tirki dziś wymiata. Zaraz zadzwonię do Eryka Koparki, żeby uprzątnął te głazy. Zapraszam na więcej zabawnych przygód w warsztacie Gekona. Gotowe, Redziu. Teraz działa. Zbudowałem was już wiele lat temu. Ale spoko. Schemat konstrukcji trzymam tu i mogę was prędko naprawić. Gdybym jakoś mógł zdobyć ten schemacik, to zrobiłbym sobie własne mechanusie. No i wtedy mój warsztat byłby najlepszy. Nie chrap, śpiochu. Już mam sprytniutki plan. O, Sylwek? Co ty tu robisz? Gdzie pan Łasica? Kłopot z rurą wydechową, tak? Cóż, skoro Łasica wybył, zaraz to sprawdzę. Schematik będzie mój. Będzie tylko mój i już. Czy możesz mi podać obcęgi? Przestań, namolny kubełku! Schemat należy do mnie! Jest! Uff! Wreszcie! Rura przetkana! Redziu! Znowu mam ci coś naprawić? Chodź, Blusiu. Chyba już pora spać. Dobranoc, mechanusie. Bobuś? Co tu robisz o tej porze? Ojeju, pękło ci koło. Zaraz wymienię. Ale musimy być cicho. Mało brakowało. Nie. Dobranoc! Może teraz odsapnę sobie chwilkę. Ten bałagan na drodze. Mamuniu! Panie Łasico, wszystko gra?
uczyniłem Wiki najszybszym pojazdem na świecie. I śmignęła, nim zdążyłem zamówić lody. Trzeba zatrzymać Wiki, bo spowoduje większą demolkę. Już tu jedzie. Jesteś gotów? Wciśnij wyłącznik! Duże brawka, Blusiu. Ale wciąż nie dostałem zamówionych lodów! Cierpię rakiet! Dobra, mechanusie. Sprawdzimy, czy nic mu nie jest. Do zobaczonka!